Siano. Chodźmy. Dobra, paczka przyszła, jest rozpakowana. Wcale nie. Hańba! Hańba! Oklejone ECF-em. A my MRF. Zamówiliśmy części do MRF-a. Otwieramy, oczywiście ładnie zapakowana. Folia do zabawy wieczorami. Co takie? Gazetkę mamy. Wyborową. No, żeby sobie przestudiować. To sobie poczytniemy sobie w wolnej chwili. I co tu Pit Bike Rider pozamawiałeś? Wyciągajmy. Ja? Najpierw, no. Może od tego zacznijmy, bo największe. Olej do lak. No jak wiecie, są tutaj bardzo twarde. Mam nadzieję, że wymiana samego oleju coś pomoże. Mi się wydaje, że... Kurde, jak woda. Lub to, powinna coś... Jaki coś olej? Pomóc. Jakiej gęstości? Oto Rex 5W. Gdzie tu pisze? Gdzieś o, musi pisać. 5W. Okej, okay, muszę zbliżenie zrobić. O kurwa, jest, pisze. 5W, jest. 5W. No jest. No i no. Będziemy to dzisiaj robić, nie? Zobaczymy. No, czy zobaczymy, to... czy wyjdzie. Dalej. Następne. Tutaj jest króciec. Ten krótki już. Ktoś chyba popił trochę, bo są dwa, bo są ale... dwa, właśnie. Aha, bo ale... ty już jeden wyciągłeś, nie? Nie, ja nic nie wyciągałem. Nie. Nic ten? Nie wyciągałem z paczki. Ten jest twój, ten stary. Z twojego. Aha, ten jest drugi, dobra. No. Dwa no. My zamówili, dobra. No i dostaliśmy dwa. Wchodzimy dalej. Tu jest filtr powietrza. No, możecie no. Wierzyć. Ale jaki? Bo to nie byle jaki filtr nie? Powietrza jest. To, nie. Miał być niebieski chyba. Czerwony miał. Aha, przyspalcza. Ale to jest filtr 42 mm, ponieważ standardowy 38 mm nie najdzie teoretycznie. Teoretycznie nie najdzie na Mokolta. Ale jak ktoś ale... ma ogrzewarkę w domu, to najdzie. No, czemu jest? Nie? Sam nie wiem. Pokaż. Małe to jest, główienko? No. To będzie wiadomo co. Filtr oleju. Oleju. Jeden, a tu jest. Kurwa, noża nie przyszykowałem. No popatrzcie. Dobra. To jest pierwszy. Już miałem nóż. Nie trzeba. O, jest. Takie gubienko. Filtr oleju do silnika. Kajo 170. Kajo 170. I tutaj to samo jest. No, dwie sztuki są. Nie? No, a to jeszcze zobaczę dla mnie, a to jest dla pana MRF-a. Pierdzielony cycek. Pierwszy, który zgubiłem. Muszę taki, niestety kupić, zamówić. Taki o, i bonusik dostaliśmy. Długopis. Polski dobra. Związek Motorowy. O kurwa. Czyli tak. Musimy się jakoś to podzielić tą paczką, nie? No, to ty ja bierę to, po nie. Kartonem. Ty bierzesz wkład, a ja bierę obudowę. Dobra. Dobra? Okej. Okay. Rozkręcaj, bierzemy, musimy się podzielić. No i dziękujemy Pit Bike. Jak chcę obudowę? Pitbike.pl, bo zamawialiśmy to ze strony Pitbike.pl. Pitbike.pl. No i dziękujemy za długopisik, musimy się podzielić. A jeszcze smyczka nie było? Nie, nie było. Sknerzy są. Dobra, to nie dla ciebie sprężynkę jeszcze. Ze sprężynką, nie? Ty masz no. Z tym. O. O, dziękuję za długopisik, mi wkład się przyda. A mi się przyda budowa, bo mam w domu no. Dobra, no. I gazetko to się podzielimy stronami. Stronami się podzielimy. Czekaj. Nie no, pierwsza trzeba przeczytać, kurwa, nie? No, co, tu, tak. Co ciekawego w tej gazetce jest? Bastia. Ty! Myślałem, że to mój ten MRF będzie, mówię. Czekaj, 222? A ty masz jaki numer? Ja mam... 131. Ale może będzie. Zobaczmy, przelećmy tutaj szybko, czy... Co ciekawego piszą? To jest... Aha, MX Oto Pit Toruń, kurde. Myślałem, że to jest pan Maciek Merchel, ten założyciel, ale to nie on. Tutaj to nie znam gości. Kurde, cały odcinek chyba będzie o czytaniu gazetki, więcej niż unboxing to paczki. Są nowe modele, ten 120 e-start. No. Kurczę, no, tutaj. No i co, no. Jakieś... Trochę dużo czytania będzie. No. No i tyle. A jeszcze jest trochę. Jeszcze jest parę stron. No, nie będziemy was tym zanudzać. My to czekaj. Jest? Jest? No. Tu jest zasłonięte. Kurde, zasłonięte jest. Kurde, no jednak chyba nie będzie twojego pita tutaj. No. Na tej zdjęciu. Chyba nie będzie. Czekaj, jeszcze Pit Bike Rider szuka swojego pita. No. Jest 131. To musiało być, wiesz. Chyba, że to jest jakieś przeterminowane. Jakieś nowsze albo starsze te zawody. Możliwe, że jakieś nowsze. Dobra, 5 minut filmiku no. Już minęło. No, dokładnie. Czyli tak, tu ma jeszcze Pit Bike Rider zębateczkę, 15, bo standardowo miał 13 i robił podjazdy na czwartym biegu, no. A ja na drugim. No wiecie, tam moc, nie? No, dokładnie. A co tutaj jest?
A, dysza. I tu jest jeszcze dysza. Dysza, ale jaka ta jest dysza? To musicie zgadnąć. No, no. Kto zgadnie, to wygra długopis. Długopis? Kto zgadnie, ten wygrywa długopis. Ja daję obudowę, a pan MRF wkład. Dam wkład. Zobaczymy, ile mają na zgadnięcie tej dyszy? Jak ile czasu? No, czekaj, bo to musi być określony czas. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy? No dobra. No dasz mu serduszko, kto pierwszy, dasz serduszko. Kto pierwszy zgadnie, dostanie serduszko i dostanie długopisik. Ale wszelkie kontakty a propos tego będzie, jak ktoś wygra, to będziemy się kontaktować na Facebooku. Wyślemy kurierem. Wyślemy kurierem chyba. Co, na paletę ostreczujemy i wyślemy do widza. Dobra, no, taki mały unboxing, paczuszki. Kurwa, ma te filterki, jasny pieron. No. No, a my widzimy się w następnym z odcinków. Tylko, że będziemy teraz te części montować do tej oto bestii i sprawdzać, czy to będzie działać. No, jeszcze możemy już pokazać, kurde. Ja pierdolę. Nie powiem ci, jak to wygląda. Olej. Olej mi polecił Łukasz Majkowski, mówił, że to jest najlepszy olej, jaki może być do tych lag. Ej, zobaczymy, czy się kurde nie pomylił. Czy się sprawdzi. Czy się sprawdzi. No. Jeszcze pokażę, jak chodzi obecnie zawieszenie. Bo już nie jest źle, chociaż jest twarde, no nie ukrywajmy. Ale jest o wiele, wiele miękciejsze niż na samym początku. Na samym początku to nie wiem, cegła kurde. No, na początku. No, ale teraz już coś my tam podratowali. Z tyłu, można pokazać, jest dużo lepiej. No, o wiele, wiele lepiej chodzi. No i dobra. My tu drobne popraweczki. I działamy dalej. To widzimy się w następnym odcinku. No i ewentualnie wbijajcie na kanał Pit Bike Ridera. Link będzie w opisie. Możecie mu tam subka pierdzielnąć, łapeczkę do góry, kurde, pod ostatnim. No nie pogardzisz łapeczką pod ostatnim z filmikiem. No, ja też, jak może się dajcie kciuczka do góry. No, nie. Będziemy zadowoleni obydwoje. To motywuje. Tak. To na razie, trzymajcie się, hej. Na razie.